Krzysztof Sarno, moim rozmówcą jest Mateusz Rećko po wygranym meczu 3-0 z MCK Kisja Wożno. Poprzedni mecz 23 punkty, dzisiaj 14 punktów, ale na tą statuetkę MVP jeszcze trzeba chwilę poczekać. Trzeba poczekać, aczkolwiek nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że wygrywamy. Wydaje mi się, że dość pewnie póki co te mecze. No i to jest najważniejsze. Mamy 6 punktów w ligowej tabeli i oby zbierać ich jak najwięcej. Od samego początku sezonu jest pan w tej dobrej dyspozycji. Pan też to czuje, że jest ta forma? Myślę, że jeszcze można parę rzeczy poprawić, aczkolwiek tak, czuję się dobrze, już się wkomponowałem w cały zespół tak naprawdę, mimo tego krótszego niż wszyscy okresu przygotowawczego. Wszystko już tak naprawdę hula na odpowiednich torach. Właśnie, a propos tej aranżacji w zespół, kiedy tydzień temu rozmawiałem z Grzegorzem Pająkiem, powiedział, że macie dobry, fajny feeling. Czy mógłby pan właśnie zdradzić, co tak konkretnie decyduje o tym, że nadajecie na tych samych falach? Ciężko powiedzieć. Na początku, wiadomo, trzeba było troszkę porozmawiać, troszkę poprzestawiać niektóre nawyki, ale z biegiem czasu, tak naprawdę po 2-3 tygodniach już wydaje mi się, że zaczynaliśmy się rozumieć i tego efekty widać teraz. Spędził pan ostatnie 3 sezony w Avi Świdnik, teraz przychodzi pan do Będzina, jest to zdecydowanie, nie ma się co oszukiwać, krok w przód, też trener mówił o panu w superlatywach. Czy pan sam czuje, że tak pana kariera nabiera rozpędu? No tak, 3 lata w Świdniku dały mi na pewno dużo pewności siebie, ponieważ no, co by nie ukrywać, całe 3 lata grałem jako gdzieś tam podstawowy zawodnik. Tak więc myślę, że taki krok naprzód do drużyny, która no, aspiruje do awansu, gramy tutaj o gdzieś tam jasno postawione cele, a nie gdzieś tam, żeby po prostu znaleźć się w ósemce, tak jak to było miejsce w Świdniku. To jest na pewno krok naprzód, z czego bardzo się cieszę i mam nadzieję, ten cel, który gdzieś tam no, nie można ukrywać, że mamy przed sobą, zrealizujemy. Chciałbym też zapytać o to dzisiejsze spotkanie, ponieważ dzisiaj na boisku pojawił się Brandon Coppers, jeszcze nieobecny tydzień temu. Czy tak z pańskiej perspektywy ta gra wyglądała inaczej? Jakoś, czy pan sam odczuł, że grało się inaczej? Oj, ciężko powiedzieć. Tutaj chłopaki na przyjęciu mają naprawdę zaciętą rywalizację i myślę, że tutaj na każdy mecz może wychodzić inne zestawienie i jakość naszej gry w żadnym zestawieniu tak naprawdę nie powinna spaść. Jeśli chodzi też jeszcze o stricte dzisiejsze spotkanie, to też tak przynajmniej mnie się wydaje, że w pierwszym secie gdzieś wy chcieliście nadawać tempo gry, chcieliście grać, a znowu przeciwnik troszkę szarpał, spowalniał. Odczuł pan to? Wiadomo, z takimi zespołami, które gdzieś tam no, w teorii są notowane niżej, zawsze gra się ciężko. Zawsze gdzieś tam te zespoły walczą, aby urwać jak najwięcej punktów, aby urwać jednego seta, dwa, może nawet czasami i mecz się uda. Czasami jest to granie na wariata, po prostu atakowanie z każdej możliwej piłki. Często im to wychodzi, więc takie mecze nigdy nie są łatwe. My staraliśmy się gdzieś tam grać swoją, powiedzmy, poukładaną siatkówkę. No i zagraliśmy tak, aby wygrać. No właśnie, ostatnia kwestia, ta chłodna głowa, bo w pierwszym secie prowadziliście kilkoma punktami, znowu przeciwnik doganiał, ale wy jakoś w ogóle się tym nie zrażaliście, zachowaliście zimną głowę i też w drugim secie, kiedy zaczęliście od porażki, to tak naprawdę chyba w ogóle to na was nie zrobiło wrażenia, bo po prostu graliście swoje. Dokładnie tak, no wiedzieliśmy, że wiadomo, też przewaga w początkowej fazie seta nic nie znaczy, bo jest bardzo dużo punktów jeszcze do zdobycia. No i wiedzieliśmy, że zdążymy to odrobić, wypracować sobie kilkupunktową przewagę, tak jak to skończyło się 5-punktową właśnie przewagą i dowieść to do końca. Dziękuję bardzo.